Dzień dobry, ja jestem Nerwarian. To będzie film na temat MSI, czyli Mid-Season Invitational. Tutaj nie mylić to z firmą MSI, nie ma to nic wspólnego w tym wypadku. Będzie to turniej, który zaczynamy jutro i będzie trwał przez 3 dni do niedzieli. Będą tam wszystkie najlepsze drużyny z każdego regionu, o, że tak powiem. Z każdego regionu będzie najlepszy zespół i zobaczymy, który region jest najlepszy na świecie. Zanim zacznę omówienie każdego zespołu, jeszcze taka mała reklama, jako że wiecie, że współpracuję ze Sprite'em od około miesiąca. Sprite będzie organizował oglądanie tego turnieju w multikinach, także w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu można obejrzeć ten turniej w sobotę. Będą to półfinały, będą to dwie BO5. Ja oczywiście będę w Krakowie, można mnie tam spotkać. I tyle, co do reklamy. Także przechodzimy do omówienia, o co tutaj grają itp. itd. Także jak mówiłem, jest 6 zespołów. Mamy europejskie Fnatic, czyli zwycięzca oczywiście EU-LCS. Team Solobit, czyli zwycięzca oczywiście amerykańskiego LCS-a. Mamy Beskitas Esports Club. Jest to zwycięska drużyna z turnieju, który był dla wszystkich tych wildcardowych drużyn, czyli tam dla rosyjskich zespołów, dla tureckich, dla brazylijskich, dla japońskich i jeszcze tam pewnie kilka ich było. To jest drużyna turecka i będzie reprezentowała te, nie wiem jak to nazwać, mniejszości narodowe, nie jestem pewny jak do końca to można przetłumaczyć, także Beskitas. Mamy SK Telecom, które będzie reprezentowało Koreę, wygrało z EDG, więc mamy SK Telecom z Fakerem na midlane, aczkolwiek jest jeszcze tutaj EasyCon na zastępstwie, ale to za chwilę. SK Telecom Korea, Edward Gaming z Chin oraz z Tajwanu AHQ Esports Club. Teraz, o co grają? Nagrody są takie. Pierwsze miejsce 100 tysięcy dolarów, drugie miejsce 50 tysięcy dolarów, trzecie i czwarte miejsce po 25 tysięcy dolarów. Nie ma meczu o trzecie miejsce, także od razu tutaj trzeba to zaznaczyć. Jak będzie wyglądała tutaj, jak to będzie wszystko rozgrywane? Tutaj gdzieś miałem, o jest. Pierwszy dzień group stage, drugi dzień group stage, także każdy z każdym gra. Będzie tutaj 15 meczów, jeśli się nie mylę. Każdy z każdym zagra jeden mecz. Przez dwa pierwsze dni, czyli czwartek i piątek będzie to rozgrywane. Czas, w którym jest ten turniej, jest trochę nie za bardzo wygodny dla Polaków, nie ma się oszukiwać. Startujemy o 22 każdego dnia, za wyjątkiem finałów, gdzie startujemy o 23, więc no i średnio dla nas to pasuje, no ale nie codziennie mamy turniej, gdzie najlepsze drużyny z całego świata grają. No i trzeba poświęceń, niestety. Także pierwszy dzień group stage, drugi dzień group stage, trzeci dzień, czyli sobota, już będą to półfinały. Mamy 6 drużyn, dwie drużyny odpadają w group stage'u, więc zostaje nam 4. Później mamy półfinały, no i oczywiście w niedzielę są finały. Co do drużyn, Fnatic oczywiście. Tutaj jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że Steelbug podobno ma po tym turnieju wylecieć niby z drużyny i podobno ma być tam Rekkles, ale to jest jeszcze nic niepotwierdzonego, zobaczymy jak to będzie. Team Solomid, to oczywiście Team Solomid, nic tutaj ciekawego nie mam do powiedzenia. O Beskitas też nie za bardzo mogę coś powiedzieć, wydaje mi się, że nie wygrałem żadnego meczu w tym turnieju, raczej będzie to taka drużyna no, do kopania, jakkolwiek to zabrzmi. Mamy Koreę. Tutaj oczywiście trzeba wspomnieć o tym, że EasyHoon, który jak grali w eliminacjach do tego turnieju, nawet Faker nie musiał zagrać, tylko wszystko zagrał EasyHoon, więc wzięli EasyHoona na ławkę rezerwowych. O, tutaj zapomniałem wspomnieć o tym, że każda drużyna może zabrać tylko jednego rezerwowego. Więc akurat SK Telecom, które miało dwóch rezerwowych, musiało wybrać pomiędzy
pomiędzy Tomem a Bengim. Także skład jest taki, jak tutaj widać: Bengi, Faker, Marin, Easyhoon, Bang oraz Wolf. Także tak będzie wyglądał skład SK Telecom. I no myślę, że jeden z faworytów na ten turniej. Dalej Edward Gaming, czyli najsilniejsza drużyna z Chin. Również bardzo silna drużyna, tylko tutaj trzeba wspomnieć o tym, że Pawn aktualnie ma problemy ze zdrowiem. Tutaj nie do końca pamiętam, o co tam chodziło z nim, ale miał problemy takie, że leżał w szpitalu, więc jak gdyby Jezu, co za trudne słowo. Przelot z Chin na Florydę, no troszkę to zajmuje, także zobaczymy, w jakiej będzie formie. Na zastępstwie w razie czego jest Yu, więc zobaczymy, czy Paul będzie grał wszystkie gry. Zobaczymy. I na ostatnim, no, jako ostatni są AHQ, jestem pewny, AHQ to czytać? Powiedzmy AHQ po prostu, po polsku. Drużyna, która była na ostatnich mistrzostwach. Całkiem fajnie zagrali, niestety nie wyszli z grupy, ale myślę, że całkiem fajne meczyki pokazali. Westdur, godny tutaj właśnie powiedzenia o nim dobrego słowa, fajnie się pokazał na tamtych mistrzostwach. Zobaczymy, co ugrają, ale raczej ciężko to widzę. Myślę, że tutaj mogą HQ zaskoczyć fanatyków, także od razu mówię, że Beskitas wątpię, żeby wyszło z grupy. I tutaj myślę, że między AHQ a Fnatic będzie walka o wejście do półfinałów. Także takie są moje przewidywania co do tego turnieju. Jeszcze raz oczywiście zapraszam do Multikin. Można mnie tam spotkać w Krakowie. I tyle. Także jestem ciekawy, co wy uważacie, kto wygra cały turniej, jak widzicie group stage'e. Itp. Tutaj zapraszam do dyskusji. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w streamach albo innych filmikach na YouTubie. Bye bye.